Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. Dzisiaj testuję dla Was Sony A99. Czy uda mu się dorównać poprzednikowi i najnowszym konkurentom Canonowi 5D Mark III oraz Nikonowi D800? Aparat został zrobiony z solidnego stopu magnezowego. Korpus jest dość duży i dobrze leży w dłoni. Widać, że to aparat z najwyższej półki, jednak klapki baterii i kart pamięci nie zostały uszczelnione. Na górnej ścianie jest koło trybów, a przy spuście migawki jedno z kół nastaw. Na tylnej ścianie kciuk trafia na drugie koło nastaw i dość pokaźny joystick. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna tarcza umieszczona na przodzie obudowy na prawo od magnetu. Odpowiada ona m.in. za wybór jednej z sześciu funkcji, np. pracy autofokusu czy ustawień ISO. Obracając ją nie wyczuwa się żadnego skoku, co pozwala na bezszelestną pracę w trybie wideo, ale podczas fotografowania jest to wada, ponieważ trudno trafić w żądaną opcję. Ergonomię również oceniam wysoko, ponieważ wszystkie przyciski są dobrze rozmieszczone. Jedynie obsługa joysticka mogłaby być bardziej precyzyjna, ponieważ jego skok jest zbyt długi, a kciuk nieraz mi się z niego zsunął. Na lewej ścianie Sony ulokowało szereg złącz. Po przeciwległej stronie znajduje się wspomniana nieuszczelniona klapka, która kryje pod sobą dwa sloty na karty SD. Dziwne jest to, że producent nie zdecydował się na umieszczenie bardziej profesjonalnych rozwiązań, takich jak Compact Flash, czy chociażby XQD, którego w końcu sam jest autorem. I na koniec niespodzianka. Sony zrezygnowało ze stopki odziedziczonej po Minolcie na rzecz normalnych sanek. W zestawie dołącza jednak przejściówkę do lamp ze starą stopką, więc jeśli ktoś zdecyduje się na przesiadkę z któregokolwiek aparatu Sony czy Minolty, nie będzie musiał dokupować żadnych akcesoriów. Dziwi jednak brak wbudowanej lampy błyskowej, bo skoro w jej miejscu nie ma rozbudowanego pryzmatu pentagonalnego, mogłaby być. Menu jest nieźle zaprojektowane i czytelne. Składa się z siedmiu głównych zakładek, które podzielone są na mniejsze kategorie. Układ bardzo przypomina ten z nowych Canonów. Trudno doszukiwać się w nim słabych punktów. Denerwujący jest jednak tryb podglądu wykonywanych zdjęć i filmów. Żeby oglądać zdjęcia lub filmy, trzeba wybrać to z poziomu menu. Albo oglądamy zdjęcia, albo filmy. Do tego, gdy przybliża się zdjęcie, przybliżenie od razu wynosi 100%, a późniejsze zmniejszanie trwa dość długo. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to czas włączania aparatu. Dopiero po około 3 sekundach jest gotowy do pracy. Moim zdaniem to zdecydowanie za długo. Na tylnej ścianie znajduje się spory, bo trzycalowy wyświetlacz, który można odchylać w trzech płaszczyznach. Za to należy się duży plus, bo chyba nie ma pozycji, w której wyświetlacz nie byłby widoczny. Jego rozdzielczość wynosi ponad 1 000 000 punktów, więc świetnie odwzorowuje detale. Mam jednak wątpliwości dotyczące trwałości tego rozwiązania na dłuższą metę, ponieważ ramię, na którym jest zamontowany wyświetlacz, nie sprawia wrażenie wystarczająco stabilnego. Nad nim znajduje się elektroniczny wizjer, który jest jeszcze bardziej dokładny, bo jego rozdzielczość to prawie 2,5 miliona punktów. Jednak tu pojawia się problem, bo przełączanie między jednym a drugim wyświetlaczem trwa zbyt długo. Skoro zacząłem o wyświetlaczach, warto wspomnieć o górnym, monochromatycznym. Ma on przeciętne wymiary, wyświetla podstawowe informacje, ale brakuje m.in. stałego wyświetlania ISO, pomiaru światła czy drabinki ekspozycji. Kolejną drażniącą rzeczą jest używanie kół nastaw. Pracowałem z bardzo jasnymi szkłami, których jasność wynosiła 1,4. Przemierzając ulicę Wrocławia, często przechodziłem między wartością maksymalną, a przysłoną 5,6-6,3. Aby ustawić żądaną wartość, musiałem aż czterokrotnie kręcić jednym z kół nastaw. Nie każdy skok miał wpływ na wartość przysłony, co oznacza, że aparat nie nadąża, jest zbyt mało wydajny. Do tego w trybach półautomatycznych obydwa koła nastaw odpowiadały za zmianę wybranej wartości. Aby zmienić korekcję ekspozycji, i tak trzeba wcisnąć dedykowany przycisk. Na pochwałę zasługuje szybkość fotografowania w trybie zdjęć seryjnych. 10 klatek to naprawdę niezły wynik, jednak i w tej kategorii nie ma róży bez kolców. Ta szybkość możliwa jest do uzyskania tylko w trybie APS-C, JPG i rozdzielczości 4,6 megapiksela. Gdy fotografuje się w trybie RAW, prędkość spada do 6 klatek na sekundę. Po zrobieniu serii zdjęć, mimo zastosowania szybkiej karty, aparat zapycha się i odmawia współpracy. Mam wrażenie, jakby A99 wyposażono w zbyt wolny procesor, ponieważ to już kolejna sytuacja, kiedy aparat pracuje zbyt wolno. Z autofokusem wcale nie jest lepiej, mimo że aparat ma 19 pól autofokusu z 11 punktami krzyżowymi. Do testów dostałem dwa topowe obiektywy 35-1.4 i 85 o tej samej przysłonie. Niestety przy użyciu wspomnianych obiektywów nie ma możliwości skorzystania z technologii Dual AF, która podobno sprawdza się zdecydowanie lepiej. W tej technologii dodatkowy czujnik ma 102 pola ostrości. Podczas sesji używałem również konkurencyjnego zestawu spod znaku Canona. Autofokus w A99 wariował, niemiłosiernie przy tym hałasując. Punkty autofokusu są rozmieszczone bardzo blisko centrum kadru, co należy policzyć na minus.
układ AF w A99 działa po prostu ociężale, niezbyt celnie i głośno. Mam nadzieję, że w trybie Dual AF układ działa zdecydowanie lepiej. Szkoda, że nie miałem możliwości sprawdzenia tej technologii, ponieważ z Dual AF pracują tylko niektóre obiektywy Sony. Tak jak wspomniałem, miałem bezpośrednie porównanie z najbliższymi konkurentami. Zdjęcia wykonywałem dokładnie w tych samych warunkach, a dlaczego praca z Sony była zdecydowanie mniej przyjemna? Nie fotografuję w trybie seryjnym, ale w tej sesji akurat potrzebowałem, aby zdjęcia były robione dość w szybkim tempie. Canon 5D Mark III mierzył ostrość, klapał lustrem, ale to co działo się w jego środku mnie nie interesowało. Patrzyłem przez analogowy wizjer, dzięki temu tempo całej sesji było zdecydowanie płynniejsze. W przypadku Sony przez brak lustra, braki w mocy obliczeniowej od razu widoczne są na wyświetlaczu. Aparat pokazuje co chwilę czarny ekran, wyświetla zrobione przed sekundą zdjęcie, przechodzi znów do trybu live i tak w kółko. W efekcie praca zdecydowanie traci na płynności. Niestety, ale i tu szybkość aparatu solidnie daje w kość. Jeśli chodzi o filmowanie, to A99 zapisuje filmy w dwóch formatach, AVC, HD i MP4. Filmowanie przy najwyższej rozdzielczości możliwe jest nawet przy 50 klatkach na sekundę, za to duży plus. Użytkownik ma dużą kontrolę nad dźwiękiem, dzięki manualnej kontroli natężenia w 32 pozycjach, wejściu na mikrofon, wyjściu słuchawkowemu i czystemu wyjściu HDMI. Dzięki konstrukcji półprzepuszczalnego lustra w trybie wideo działa również autofocus, który pracuje wystarczająco płynnie, choć w trudnych sytuacjach bywa, że się gubi. Nie sposób nie wspomnieć o stabilizacji. To naprawdę świetna technologia, bo układ działa pewnie i z każdym obiektywem, za to duży plus. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest peaking. To rozwiązanie zaczerpnięte z przemysłu wideo, polegające na podświetlaniu na określony kolor krawędzi obiektów, które są wyostrzone. Jak wiadomo, Sony w przemyśle filmowym jest nie od dziś, a peaking w lustrzankach nie jest chwytem marketingowym, tylko prawdziwym ułatwieniem. Sony został wyposażony również w moduł GPS. Kiedyś uważałem, że to niepotrzebny bajer, ale odkąd zacząłem więcej podróżować, bardzo cenię sobie to rozwiązanie. Eksportując zdjęcia do Lightrooma czy iPhoto, można dokładnie sprawdzić, gdzie została wykonana dana fotografia. Matryca A99 została wykonana w technologii CMOS, a jej rozdzielczość to 24 megapiksele. Duża matryca i umiarkowana liczba pikseli obiecują dobrą jakość obrazu. Faktycznie, rozczarowania nie ma. Szum do ISO 800 praktycznie nie występuje. Przy ISO 1600 mogą pojawić się delikatne plamy kolorystyczne. Obraz przy ISO 6400 jest już wyraźnie zaszumiony, a kolejne skoki skutecznie go degradują. Dwóch ostatnich wartości można używać w ostateczności. Jeśli chodzi o odwzorowanie szczegółów we flagowej alfie, stoi na bardzo wysokim poziomie. Do ISO 1600 spadek szczegółów niemal nie występuje. Przy wartości 3200 spadek jest widoczny. To co spodobało mi się w A99 to dobre wykonanie w połączeniu z dość niską wagą. Na uwagę zasługują również bardzo dobry wyświetlacz, który ułatwia fotografowanie w najróżniejszych pozach oraz elektroniczny wizjer z ponad 2 milionami punktów, co zapewnia niezwykłą dokładność. Plus należy się również za wbudowaną stabilizację matrycy, dzięki której dużo łatwiej zrobić zdjęcie z ręki. Bardzo lubię również geotagowanie, bo dużo podróżuję i zawsze wiem, gdzie dokładnie zrobiłem konkretne zdjęcie. Jednak największymi zaletami A99 jest jakość zdjęć i ich szczegółowość. Miłym akcentem jest również tryb panoramy. To co mi się nie podoba, to że alfa jest przede wszystkim za wolna. Długie uruchamianie, wolny i głośny autofokus ze zbyt wąsko ustawionymi punktami, niestety zbyt długa reakcja na zmianę ekranów i wolne przechodzenie między zdjęciami zniechęcały mnie do fotografowania. Przy robieniu większej ilości zdjęć aparat bardzo szybko odmawiał posłuszeństwa i przestawał reagować, a po chwili wariował. Firma Sony jako ostatnia wydała aparat konkurujący z Nikonem D800 czy 5D Mark III, doskonale znając możliwości tych urządzeń. Biorąc pod uwagę parametry, model A99 staje w szranki z nowym Canonem, ale oceniam go niżej ze względu na wymienione wady. D800 też bardziej przypadło mi do gustu. Nie chodzi tu o zastosowaną technologię półprzepuszczalnego lustra, ale to jak pracuje się z aparatem. Fotografowanie nowym Sony jest po prostu niekomfortowe, ponieważ za każdym razem trzeba na coś czekać. Czy to na włączenie, czy przełączenie między ekranami, czy obejrzenie zdjęć. A99 kosztuje ponad 12 tysięcy złotych, a za tę cenę oczekiwałbym aparatu, w którym musiałbym doszukiwać się wad, a nie takiego, w którym wymienione wady zniechęcają do fotografowania. A99 odsyłam zatem bez sentymentu.